Dobrze, kochani, czy jesteśmy w życiu paschalnym, tak? To jest takie najpiękniejsze tajemnice naszej wiary chrześcijańskiej. Może włączymy tą melodię paschalną, poprosimy o włączenie. Aha, nie mamy tej melodii paschalnej, no to trudno. Ona jest piękna. Shalom Aleichem. A może spróbujemy zaśpiewać wspólnie tą pieśń? Pomożemy? Elenu shalom, shalom, shalom aleichem. Elenu shalom. Elenu shalom, shalom, shalom aleichem. Elenu shalom aleichem. Elenu shalom aleichem. Ewenu shalom, shalom, shalom aleichem. I tak wygląda pieśń paschalna, pieśń Izraela. Izrael gromadzi się przy wspólnym stole, przy posiłku. No i ta Pascha trwa tydzień czasu. Czytanie Słowa Bożego, wspólna pieśń, wspólna modlitwa. A i w tym czasie w Słowie Bożym przychodzi Jahwe, przychodzi Bóg, daje pokój, szalom, aleichem, pokój mój daje wam, mówi Jezus, nie tak daje świat. Tak, Jezus przyszedł do apostołów, był drzwi zamkniętych, przyszedł do nich i mówi, pokój mój daje, nie tak daje świat, ja wam daję, pokój mój daje wam. Dobrze. Jesteśmy w czasie świąt paschalnych. Święta paschalne, najgłębsze tajemnice wiary chrześcijańskiej. Co nam Pan Bóg powiedział w czasie tych ostatnich dni? Świąt paschalnych, no. Ja na przykład czytałam Ewangelię według świętego Jana i tam jest taki fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że owieczek, które idą za Nim, nic nie wyrwie z jego ręki, tak? Jest to wielka obietnica dla tych, którzy chcą iść za Panem Jezusem, którzy idą za Panem Jezusem, którzy dają Mu się prowadzić. I ta obietnica właśnie Pana Jezusa względem tych osób, że nic nie wyrwie z jego ręki ich. Tak, żadne jakieś złe moce, żadni jacyś zły ludzie. Pan Jezus po prostu nas nie da. Nie da nas złemu duchowi. Nie da nas na zatracenie. Nic nie wyrwie go, nas z jego ręki. Jest to bardzo wielka obietnica Pana Jezusa względem tych, którzy idą za Nim. Dziękuję. No właśnie, to jest bardzo piękny fragment. Tak dopowiem jeszcze, że to Jezus mówi właśnie w Ewangelii świętego Jana, że ja i Ojciec jedno jesteśmy i nikt nie ma mocy wyrwać, moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, idą one za mną, ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ewangelia Jana, rozdział 10. Więc właśnie, Bóg Ojciec jest większy od śmierci, od choroby, od cierpienia. To jest największa moc, miłość Boga Ojca. Nie ma większej mocy w całym świecie. Właśnie. Dobrze, kto jeszcze może coś by nam powiedział. Ja pamiętam do Mateusza chyba. Myślę, że gdzie dwaj albo trzy się modli w imię moje, to ja właśnie jestem pośród was. I żeby właśnie tak rozumieć, że dobrze, że jesteśmy razem. Dobrze, że właśnie możemy się modlić wspólnie. Że zachęca nas Pan Jezus do tej wspólnoty, żebyśmy nie byli samotni. I że nas wyciągnie, pomoże, że właśnie na Jego chwałę i żeby się cieszyć Jego chwałą, bo On jest wielkim Królem. Bardzo mnie to cieszy i trzyma przy życiu.
Dziękuję za to piękne świadectwo. Też, no właśnie, tutaj Jezus przychodzi, tam gdzie dwaj albo trzej są w imię moje, tam ja jestem, tam jest Jezus obecny. I to jest takie piękne doświadczenie naszej wiary, obecności Jezusa, Jego miłości. Trudno sobie nawet tą miłość wyobrazić, to można doświadczyć jedynie, jak Jezus przychodzi i dotyka naszych serc. Dobrze. Proszę bardzo, co jeszcze może w ostatnim czasie czytaliśmy? Jakie Słowo Boże? Co tu mamy ważnego? Dokładnie coś nie pamiętam, ale też właśnie Księga Mądrości, jak sobie powiedziałam, to że kto przybywa z mądrością, to jest na moją chwałę. Ja mu tam, przepraszam, że tak dokładnie nie mówię, ale ta mądrość ucieszyła mnie, bo szukałam tej mądrości. Matka i tak też właśnie jest tej księdze, że kto szuka mądrości, to znajdzie. No, wszystkich rozumów nie zjadłam, za przeproszenie. Ale ucieszyłam się, że właśnie Pan Jezus jest tą mądrością. Spotykam ludzi mądrych, zaczęłam spotykać właśnie księdza tutaj właśnie w tej wspólnocie. I że nie jestem, pomimo że jestem no, najsłabsza, powiedzmy, to jednak no, jestem z tymi ludźmi mądrymi, z Panem Jezusem najbardziej. Pomimo takich właśnie cierpienia jednak się cieszę, że to tak jakby powiedziało to Pismo Święte prawdę. Piękne słowo padło, że Jezus jest mądrością. Jezus jest naszą mądrością. To jest podstawowa rzecz właśnie. Spotykamy Jezusa, słuchamy Go. Najpiękniejsza rzecz. Dobrze, jeszcze może ktoś coś by dopowiedział, ale tutaj... No. Dobrze, jeżeli nie ma, to... Ja chcę powiedzieć jeszcze tak. Ale pod tymi warunkami, co mówiłem, tak? W czytaniach w tym czasie, bo jak Jezus spotyka Marię, Magdalenę i mówi do niej Mario i ona go poznaje, ona wcześniej płakała. I dla mnie to było bardzo ważne, że to imię, które Jezus wypowiedział, spowodowało, że ona poznała Jezusa, że Chrystus do nas mówi po imieniu. I też kojarzy mi się to z Apokalipsą, gdzie jest napisane, że mamy imię zapisane w niebie. I to jest imię, które właśnie dla nas, dla każdego indywidualne też, gdzie Bóg nas wzywa i wzywa nas nie tylko tak, ja mam z tym problem zawsze, nie w rozumie, bo wiele rzeczy może rozumiem, tylko wzywa też w moim sercu, gdzie następują decyzje. Z tym mam całe lata problem do dziś, więc dla mnie to bardzo ważne był ten kontakt Marii Magdaleny z Chrystusem, że On przychodzi do jakby do najgłębszego jestestwa człowieka, tam w głębi nas, gdzie my jesteśmy najbardziej prawdziwi i gdzie, żeby nas otworzyć, żeby zdjąć nasze maski, nasze udawania i to spotkanie z Bogiem jest tam, gdzie jesteśmy najbardziej prawdziwi. No to bardzo, bardzo dziękuję za to piękne słowo. Tutaj rzeczywiście no, usłyszeć od Jezusa swoje imię, które Jezus wypowiada z taką wielką miłością do głębi serca, że Jezus zna każdego z nas po imieniu. To jest doświadczenie no, pełni miłości, pełni Boga, który mówi Twoje imię, Mario, tak? Tak Jezus mówi do Marii Magdaleny. Imię to jest ważne właśnie. No, tak. Właśnie na chwałę imienia Boga, imienia Marii właśnie. Bóg, tak. Imię, tak. Bóg nas poznaje po imieniu. Dobrze, tutaj może jeszcze ktoś coś, bo...
No, ja też mam tutaj kilka ważnych rzeczy, które tak w ostatnim czasie Jezus mi powiedział. Chciałbym się o tym podzielić. Tutaj tak w czasie Święta Bożego Miłosierdzia uświadomiłem sobie, no też w głębi miłości Jezusa, taką bardzo ważną rzecz, którą Jezus do nas mówi przez dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej. Może przeczytamy fragment, posłuchajmy. I tu bardzo ważna, istotna rzecz na dzisiejszy czas jest ukryta, jest zawarta. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem. Nie dowierza dobroci mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją. Raduje się serce moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem. No właśnie, bardzo istotny fragment. No myślę, że nieznany w ogóle dzisiaj. I Jezus też do Faustyny Kowalskiej powiedział, że bardziej mnie rani niedowierzanie mojemu miłosierdziu niż sam grzech. Jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty, ale nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej. Szatani wielbią sprawiedliwość, ale nie wierzą w dobroć moją. Czyli dzisiaj, kochani, mówimy o wielkich grzechach, tak? To się mówi, no są te wielkie jakieś afery, grzechy, sensacje. Mówimy o cudzołóstwie, o zdradach w małżeństwie, możemy nawet powiedzieć o handlu ludźmi, o pedofilii w kościele. No są takie grzechy, tak? O nieczystości, o wojnach, o zabójstwach, o aborcji. Jest tych grzechów bardzo, bardzo wiele. Ale z tego, co Jezus mówi, to jest jeszcze większy grzech niż te grzechy, które wymieniłem. Jest jeszcze gorszy grzech, który jeszcze bardziej rani Jezusa. Kto wie, jaki to jest grzech? Nie wierzę w jego miłosierdzie. O właśnie, o właśnie. Szkoda, że media nie krzyczą całym gardłem ten skandal, tak? To jest skandal. Czyli jeszcze jest większy grzech niż to, co wymieniłem, to jest niewiara w Boże miłosierdzie, niewiara w Boga w ogóle, tak? W ogóle niewiara, grzech niewiary. Jezus mówi w Ewangelii, idźcie i głoście Ewangelię. Jeżeli ktoś uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony, tak? Ktoś nie uwierzy, będzie potępiony. I to jest najgorszy problem, niewiara. Czyli Pan Bóg jest niepotrzebny, Boże miłosierdzie jest niepotrzebne, Jezus na krzyżu jest niepotrzebny. Niewiara w Boże miłosierdzie. Niewiara, obojętność bardziej rani Jezusa niż sam grzech. Tak, i to jest największy problem. Tu jakby Bóg nic nie może zrobić. Nie potrzebujemy Boga. Odrzucamy Jego miłosierdzie. Staje się nam niepotrzebne. Prawda? A łotr na krzyżu, zobaczmy, ten łotr też zrobił wielkie grzechy, ale Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w królestwie swoim. Jeszcze dzisiaj ze mną będziesz w raju, tak? A faryzeusze, którzy krzyczeli, oskarżali Jezusa ciągle, nie słyszymy, żeby odeszli usprawiedliwieni, tak? Pozostali sami ze swoimi problemami. Czyli niewiara. Szatani wierzą w sprawiedliwość Boga, ale nie wierzą, odrzucają Boże miłosierdzie. Dlatego możemy powiedzieć: Jezu, dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie. Jezu, bądź uwielbiony za Twoją miłość, miłosierdzie. Tak? I to jest no, podstawowa rzecz, wiara. W Boże miłosierdzie, wiara w Boga, nie wiara, najbardziej rani Jezusa. Czyli to, co Pan Jezus powiedział, żeby na obrazie napisać: Jezu, ufam Tobie. Właśnie, najważniejsza rzecz. Ufam, czyli wszystko, cokolwiek się dzieje w moim sercu, w moim życiu, tak.
to Ty już dawno wiedziałeś o tym? Ty zaplanowałeś? Może dla mojego umocnienia wiary mojej? Wszystko dowiemy się kiedyś tam, kiedy będzie nam dane stanąć przed Bogiem. Powtórzmy, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Ufamy Tobie, Jezu, właśnie. Tak powiedzieć, że podstawowa rzecz. No, tak w ciągu dnia, nawet takimi aktami swoistymi się modlić do Pana Jezusa o Jego miłosierdzie. I tutaj mogę przytoczyć takie jedno z nich. Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym składała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na ból i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby mój język był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, a dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. I uważam, że te akty strzeliste bardzo są takie potrzebne na dzisiejszy czas, kiedy wzrasta taka obojętność na potrzeby bliźni drugiego człowieka. I taka małostkowa, że każdy się tylko na siebie zapatruje, na swoje potrzeby. I bardzo chętnie oceniamy innych, a siebie zawsze wywyższamy. A tutaj trzeba takie, tak jak Pan Jezus był pokorny, tak i my tu musimy też być pokorni i służyć bliźniemu, nie tylko sobie samym. Serdecznie. No właśnie, Jezu cichy i pokornego serca, Jezu cichy i pokorny. Daj nam takie serca według serca Twojego. Serca nasze według serca. Serca Twojego, żebyśmy tacy byli. No właśnie, tu jeszcze chciałem się czymś podzielić. Tak. No, ksiądz arcybiskup Grzegorz naszej archidiecezji łódzkiej głosił teraz rekolekcję dla Łodzi przed świętami Wielkanocy i on powiedział, że tak się przygotowywał do święceń biskupich i mówił też, grzechy przychodzą na myśl, no i przyjąć tą sakrę biskupią, czy nie? Czy nie przyjąć? Bo tyle jest rzeczy i mówi, że tu w czasie tych rekolekcji przed święceniami biskupich otrzymał takie słowo z trzeciego rozdziału księgi Zachariasza, tutaj gdzie szatan oskarża arcykapłana Jozuego, ale Jozue stojący przed aniołem miał szaty brudne. I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudne szaty i włóżcie mu na głowę czysty zawój. No i tutaj otrzymał najpiękniejszą szatę. Oczyszczony został Bożym miłosierdziem właśnie. To słowo piękne. Bóg oczyszcza. Boże miłosierdzie. Bóg daje łaskę, przebaczenie. I taki Bóg, który raduje się, cieszy się, jeżeli może okazywać miłosierdzie. Taki jest właśnie Bóg. I to jest piękna, ten trzeci rozdział Księgi Zachariasza. Ale czytając ten fragment wcześniej też w drugim rozdziale spotkałem takie słowo, którym chciałem się podzielić teraz z Wami. Myślę, że to jest takie bardzo aktualne, ważne. I tam czytamy w tym drugim rozdziale. Biada ci, chroń się Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii. No i to jest jedno zdanie. Teraz kto to zdanie wytłumaczy mi, wyjaśni. Jeszcze raz. Biada, biada. Chroń się Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii.
To jest słowo bardzo aktualne. Co ono oznacza? Spróbujmy je rozbić na pierwsze części. Jeszcze raz przeczytam, bo żeby to dotarło do nas mocno. Biada ci, chroń się Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii. Ciężko byli Babilonie. Z niewoli grzechu. Z niewoli grzechu, to jest powiedziane dobrze. Ale przede wszystkim... Żyjemy też jest w Babilonii. Spróbujmy to słowo zrozumieć po kolei. Każde słowo. Co oznacza słowo Syjon? Biada ci, chroń się Syjonie. Co to znaczy Syjon? To jest izraelski naród. Izraelski naród, tu pada odpowiedź. Co jeszcze? Czyli co, w takim razie to słowo dla nas jest już nieaktualne, no bo to jest do Izraela tylko, tak? Syjon. Co oznacza Syjon? Kto ma jaki pomysł? No, więc naród izraelski, to historia jest z nami robiona, nie tak jak Izrael, więc Syjon, to my też jesteśmy, należymy. Dobrze. Jedna odpowiedź. Syjon, naród izraelski. Co jeszcze oznacza słowo Syjon w tym zdaniu? Syjon to była chyba święta góra. Święta góra, tak. Syjon dosłownie mówiąc, dosłownie to jest... Syjon to jest góra, no wzgórze w Jerozolimie, tak? Na Syjonie jest zamek, tam jest Syjon, jest w Jerozolimie. Ale co oznacza dla nas Syjon? Mi się wydaje, że tu chodzi o to, że pomimo tej swojej świętości dalej tkwią w grzechach, w bożkach i w różnych takich grzechach. Że jeszcze nie do końca wyszli z tego bałwochwactwa. No, że czyli ciągle to odnosimy do Izraela, a jakby do nas to się już nie odnosi. No to jest dobrze, można tak mówić, że to jest o Izraelu też. Dobrze, to jest to słowo, ale jeszcze drugie rozumienie tego słowa, takie dla nas aktualne. Niewola grzechu naszego. Niewola grzechu. Syjon to niewola grzechu? Nie. Babilon. Syjon to jest kościół albo... Syjon kościół też, no to ciekawe to rozumienie. Dobrze. No... Słuchajcie, Syjon, to tutaj tłumaczyłem już wcześniej, mówiłem, Jerozolima, tak? Jerozolima i Syjon. Jerozolima, oczywiście to jest miasto, tak? W Izraelu to jest takie podstawowe znaczenie, ale jak Duch Święty nas mówi, Bóg do nas mówi, mówiąc o rzeczach materialnych, tak? Jerozolima, inne rzeczy, mówi o rzeczach duchowych jednocześnie, czyli jest taka przypowieść, bo my rzeczy duchowych nie widzimy, tak? Nie widzimy naszej duszy. A Pan Bóg nam to wyjaśnia w Piśmie Świętym właśnie, mówiąc o rzeczach materialnych, mówi o rzeczach duchowych. Czyli na przykład jak Jezus mówi, siewca wyszedł, siadł ziarno, tak? Jedno ziarno padło na drogę, między krzewy, padło na skałę, coś z ziemiożyzną. To czy Jezus mówił nam po to, żebyśmy byli dobrymi rolnikami i umieli siać ziarno? O to chodziło? Nie, słuchaj Słowa Bożego. A jest właśnie, czy Jezus mówi o rzeczach materialnych, ale ma na myśli rzeczy duchowe. Ziarno to jest Słowo Boże, a tą rolą to jest serce człowieka. Mówi o sercu, naszym wnętrzu, a my tego nie widzimy. Czyli taki jest sposób mówienia Boga do nas. I tak samo jest tutaj w księdze Zachariasza. I tu Duch Święty mówi nam o Syjonie. Biada ci, chroń się Syjonie. Czyli Syjon to jest w górze w Jerozolimie. Jak mówiłem wcześniej, Jerozolima oznacza duszę człowieka, tak? Dusza człowieka, Jerozolima. I teraz w duszy człowieka jest miejsce święte świętych, takie najbardziej święte, sumienie w człowieku jest, tak? I to jest ten Syjon właśnie, takie miejsce w górze, w sercu, w duchu człowieka. Tego nie widzimy, ale Pan Bóg tego to widzi doskonale, bo to wszystko stworzył. Syjonie, najpiękniej, bardziej takie umiłowane miejsce przez Boga. To jest miejsce Twojego wnętrza, Twojego ducha, źródło miłości, no czym Twój duch jest zainteresowany, czym żyjesz, co kochasz, tak? Pan Bóg chce mieć tam swoje miejsce, tak? Chce mieć to miejsce w Syjonie, chce być tam czczony w Twojej duszy, w Twoim sercu.
Czyli to jest twoja dusza. Teraz biada ci, Syjonie. Chroń się, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii. I kochani, właśnie pytanie jest, gdzie jest nasza dusza, tak? Gdzie jest moje serce? Tak jak mówi, tam będzie twój skarb. Gdzie jest moje serce? Czym się interesuję? Co kocham? I tu słowo Duch Święty nam mówi, że biada ci, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonie. Babilonii. Czyli jak twoje serce, sercem jesteś zaangażowany w tym świecie. Kochasz ten świat, co wszystko, co świat daje. W takim sensie bardziej umiłowania tego świata niż Boga, tak? Bo wiadomo, trzeba kochać. Ma się rodzinę, męża, żonę, dzieci, trzeba kochać. Ale jak człowiek kocha bardziej przyjemności światowe niż Boga, to Bóg mówi, biada ci, Syjonie, wtedy, tak? Który jeszcze przebywasz w Babilonii. Tutaj ta sytuacja też miała miejsce w potopie, kiedy Noe był, tak? Jezus mówi, że jedli, pili, za mąż wychodziły, aż przyszedł potop i wszystkich wygubił, tak? Tylko Noe, środowa jego rodzina. Czyli co to znaczy? No jedzenie, picie, wychodzenie za mąż to nie jest nic złego, ale jak to się staje celem życia, sensem życia, Bóg już jest niepotrzebny, tak? To jest najważniejsze, no to widzimy, jak się to skończyło za czasów Noego. I podobnie jest dzisiaj. Możemy mieć wiele rzeczy, tak, kochać, mieć serce tutaj w tym świecie, a nie mieć serca dla Boga, dla Jezusa, dla Słowa Bożego. Czyli Duch Święty mówi, biada ci, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii, czyli już w tym czasach nie należy przebywać w Babilonii. Trzeba jakby wyjść z tego świata, z tej aktywności światowej, grzesznej takiej, a mieć czas na Boga, dla Jezusa, czyli wejść w życie paschalne, o którym mówiłem. Czytanie Słowa Bożego, modlitwa, pieśni, gromadzenie się w domach. Tak? I tu w innym miejscu Słowo Boże mówi, ludu, mój ludu, wyjdźcie z niej, tak? Z tej wielkiej nierządnicy, Apokalipsa. Abyście nie mieli udziału w tym, co czeka mieszkańców ziemi. Wyjdźcie. Wejdźcie właśnie w to życie paschalne, wejdźcie w serce Jezusa, Maryi, wejdźcie w relację z Ojcem Niebieskim. To jest, oddajcie serce Bogu, a nie żyjcie, nie miejcie za cel przyjemności tego świata. To nie jest wasz cel życia. Waszym celem jest miłość do Boga. Owszem, mamy korzystać z tego świata, wszystko sam Pan daje, ale sercem, to jest nasze pierwsze przekazanie w naszej religii, tak? Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, myślą, no a później bliźniego jak siebie samego. Czyli to jest całym sercem, myślą, kochać umysłem Boga, tak? To jest dla Boga miejsce. Owszem, mamy przeszpacować, mamy tam robić zakupy, ale już ten Syjon, to nasze wnętrze, nasz duch, nasze serce mamy oddawać Bogu, a biada ci, Syjonie, jeżeli jeszcze przebywasz w Babilonie. Już tyle znaków dzisiaj otrzymujemy, a ty jeszcze, mówię, Duchu Święty, jeszcze jesteś w Babilonie? Jeszcze kochasz ten Babilon? To jak żona Lota, tak, wyszła z Sodomy i kochała, patrzyła tam na tą Sodomę i co się z nią stało? Odwróciła się i oczywiście słup soli się zamieniła, skamieniało serce całkowicie. Dlatego Duch Święty mówi, ty jeszcze przebywasz w Babilonie, ty widzisz takie znaki, tyle ci daje, a jeszcze tak bardzo kochasz Babilon. Ty nasze serce zatwardziałe było tylko. Tak. Albo podzielone. Zatwardziałe właśnie serce, no właśnie. Czyli Duch Święty się dziwi, ty jeszcze jesteś w Babilonie, jeszcze kochasz ten Babilon, a Bóg na ciebie czeka. Bóg cię kocha i czeka na twoją miłość też, nie? Bo ten świat już się przemienia, ten świat już przemija. To wszystko, co jest w świecie. No. Nie samym chlebem. To jedno zdanie. Zauważymy zagładę. Tak, nie da się. No właśnie. No. Przyjdzie koniec jak potopi. Przyszedł potop nagle i wygubił wszystkich. Właśnie, to niespodziewanie. A tutaj wszyscy się dobrze bawili. I pewnie śmiali się z Noego, że Noe budował arkę, a co tu, po co ta arka potrzebna, taka wielka. A oni się dobrze bawili wtedy, się cieszyli. Samo dzisiaj, no, odmawiać różanie, czytać Pismo Święte, to też nie jest takie łatwe, proste. Można życie wprowadzić bardziej
przyjemnie, tak? Tylko mówi Jezus, ta łatwa droga jest przyjemna droga, ale na końcu tej drogi co jest? Tej takiej szerokiej drogi. Ktoś pamięta z Ewangelii? Przepaść. Na końcu tej drogi jest przepaść właśnie. I o tym samym też mówi święta siostra Faustyna. To bym chciał teraz troszkę tutaj, żebyśmy o tym posłuchali, dobrze? Damy jeszcze radę? Czy już jesteśmy zmęczeni? Posłuchajmy uważnie, bo to jest właśnie to, co tutaj mówiłem. Święta Faustyna pisze tak. W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi. Jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się. Dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść, jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami, a ludzie, którzy nią szli, mieli łzy w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach. No właśnie. Dwie drogi. Jedna łatwa, szeroka, ale na końcu przepaść. Inna trudna, ciernista, ale na końcu piękny ogród, który daje Jezus dla tych, którzy chcą. Coś chcemy jeszcze dopowiedzieć? Może? Takie słowa zacytuję, nie wiem, źródła tego, że kogo Pan Bóg kocha, temu krzyże daje. I żeby się nie bać tych krzyży, bo na końcu jest tej drogi ciernistej jest życie wieczne i niebo. I wtedy się okaże, czy było warto iść tą drogą ciernistą, no, czy tą szeroką. Tutaj w tym przykładzie. Właśnie tutaj siostra Faustyna to pisze. Taką wąską ścieżką, tak. Gdzie i ciernie. I w orędziu, też jest to napisane. O, może będzie właśnie fragment. Dobrze. Jeszcze posłuchamy orędzia miłości miłosiernej. W Tobie, moje dziecko, złożyłem owoc obfitości. Dziecko, złożyłem owoc obfitości. Panie, moja dusza odczuwa dotkliwe zimno. Dziś świat wydaje mi się spokojny. Nie słyszę śpiewu ptaków, ani rozpaczliwego płaczu. Gdzie jest ten owoc, który złożyłeś we mnie? W Twoim ciele i w Twojej duszy. Nie jestem obecnie Chrystusem chwalebnym, ale Chrystusem cierpiącym. Mój mały ołówku mojego boskiego serca. W każdym momencie powtarzam Twoje imię. Jeśli opadasz z sił, nie wahaj się prosić mnie o małą przerwę. Za chwilę znów zaczniesz odpiewać moją miłością bezustanną. Moją sprawiedliwością i cierpliwością, moją dobrocią niezrównaną. Moją cierpliwością miłosierną. Moje wyzwanie nieustające i coraz bardziej uporczywe. Z trudem udaje mi się odszukać serce przyjazne, które przyjęłoby mnie za siebie. W sercu ludzkim zbyt wiele jest miejsca dla świata, za mało dla ogromu mojej miłości. Za wiele strachu przed cierpieniem i przed sprzecznością, które mu towarzyszą. Wspaniałomyślność, wielkoduszność, widzę ja ją pośród biednych, chorych, cichych i pokornych, którzy oddają się moją służbę. Jestem spragniony miłości. Spotykam się z taką niewdzięcznością. Słuchaj, moje dziecko, skargi Twojego boskiego przyjaciela, gdyż on wskazuje Twoje skarg
gdyż On wysłuchuje Twoich skarg i przyjmuje je do swojego boskiego serca. Wszyscy ubolewają, co robią moi wierni, aby zapobiec złu, które ciągle się panoszy. Jeśli milczeniem jest złotem, może także w moich oczach być przyzwoleniem na zło. No tak, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Tutaj sam Jezus mówi nam przez orędzie miłości miłosiernej do małych dusz to słowo. Moje wezwanie nieustające, coraz bardziej uporczywe, z trudem udaje mi się odszukać serca przyjazne, które przyjęłyby mnie do siebie. W sercu ludzkim jest zbyt wiele miejsca dla świata, za mało dla ogromu mojej miłości, za wiele strachu przed cierpieniem, przed sprzecznościami, które mu towarzyszą. Właśnie serce świata, jak to mówiłem, Syjon, jest zajęty dzisiaj tym światem, czyli tym, no Babilon, tak, jest pogrążony w tym Babilonie. Serce ludzkie jest zajęte tym światem, jest dużo miejsca tego świata w sercu ludzkim, jest zbyt wiele miejsca dla świata, a za mało miejsca dla ogromu miłości Bożej w sercach ludzkich. Serca przez to ludzkie stają się coraz bardziej chłodne, zimne, zatwardziałe, nie ma tej relacji miłości już później też między ludźmi. Jest tylko jakieś takie pragnienie wyzysku jednego człowieka przez człowieka. Ale właśnie Jezus mówi o wspaniałej myślności, o wielkoduszności, która niesie miłość. I widzę tą wielkoduszność pośród biednych, chorych. O, tam jest ta miłość. Biednych, chorych, opuszczonych, cichych, pokornych. Tam jest ten Duch Boży, tak? Ten świat jakby się wyzuwa już, opuszcza, wyrzuca te wartości, wyrzuca Boga samego. Ale tam pośród tych serc chorych, cichych, pokornych, które oddają się na moją służbę, jestem spragniony miłości, a spotykam się tylko z taką niewdzięcznością, mówi Jezus tutaj, no tak. Myślę, że to jest prawdziwe, bardzo obecne dzisiaj, jeszcze w tym dzisiejszym świecie. No. Wszyscy ubolewają z powodu szaleństwa ludzi, z powodu grzechu świata. Co robią moi wierni, aby zapobiec złu, które ciągle się panoszy? No i tutaj jest, mówi, że milczenie czasami jest złotem, czasami trzeba milczeć, ale może być także w oczach Boga przyzwoleniem na zło. Milczymy, możemy powiedzieć, głosić Słowo Boże, Ewangelię, ale wolimy milczeć, nic nie mówić. Przyzwyczajamy się do milczenia w ogóle. Ta miłość nas gaśnie i to jest przyzwolenie na zło. I wtedy zło, no, bierze górę, tak panuje. Jest obecne w szkołach, nie, w uniwersytetach, w młodzieży. Narzuca się zło, a często chrześcijanie milczą niektórzy i zło wtedy ma większy przystęp do innych ludzi. Dobrze. Coś jeszcze mamy? To powiemy coś jeszcze. Czy to już wszystko? Poczekaj, bo nie słychać ciebie. Taki film był, nie wiem czy pasja, ale na końcu właśnie, że Pan Jezus właśnie przyszedł znów do tych biednych osób, najbiedniejszych. I teraz też tak właśnie jest, że no tak mi się wydaje, że przychodzi też, puka do drzwi i czeka, kiedy mu się otworzy, do tych biednych, a człowiek zaskoczony jest, że przyszedł do najbiedniejszych osób, zawsze. I zdziwiony, jak to do mnie? Niemożliwe. Jak to do mnie, jak jestem przez wszystkich opuszczona, a przyszedł, sam był do mnie. I człowiek żyje w takim zdziwieniu cały czas nawet. Właśnie, no. Jezus sobie upodobał bycie pośród małych, ubogich, pokornych, chorych. Ktoś dzisiaj, tak ludzi dużo cierpi, choruje. A on mówi, Jezus, właśnie w tych sercach jest ta wielkoduszność, jest ta miłość. Jest szacunek dla Jezusa, taki pokój. Właśnie, tam nie ma tego Babilonu, nie ma tego pędu, pośpiechu. No, takie serce Jezus kocha.
taki właśnie fragment tutaj w tej chwili tutaj znalazłam. Jezu, przyjacielu serca samotnego, Tyś przystanią moją, Tyś pokojem moim, Tyś jedynym ratunkiem moim, Tyś uspokojeniem w chwilach walk i zwątpień morza, Tyś jasnym promieniem, który oświeca życie, życia mojego drogę. Tyś wszystkim dla duszy samotnej. Ty rozumiesz duszę, chociaż ona milczy. Ty znasz słabości nasze i jako dobry lekarz pocieszasz i leczysz, oszczędzając cierpień jako dobry znawca. Z czego to jest zacytowane? Przeczytaj na głos. Dzienniczek siostry Faustyny. A no właśnie. Piękny, piękny. Jezu, Tyś jest promieniem, naszą siłą, mocą, naszą drogą. No dobrze. Bóg zapłać za te piękne słowa. Udzielenie się Boże miłosierdziem. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Amen. Zapraszamy do naszego kanału. Amen. Moc Maria, amen. Miłości miłosiernej w naszej słabości. Zapraszamy do innych filmów, żeby oglądać nasze filmy, nasze konferencje. Zachęcamy do, prosimy o subskrypcję naszego kanału, żeby jak najbardziej mógł docierać do tych, którzy właśnie potrzebują Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, słuchać Słowa Bożego. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Do miłego zobaczenia.